przepisy fitosanitarne ze względu na podatność ziemniaków na choroby kwarantannowe roślin. To oczywiście ma dla polskiego rynku zarówno pozytywne konsekwencje, jak też negatywne. Pozytywną jest to, że generalnie obowiązuje zakaz importu ziemniaków na terytorium Unii z państw trzecich, za wyjątkiem czterech państw afrykańskich, czyli Egiptu, Algierii, Maroka i Izraela, plus Szwajcarii. Także tutaj ten dostęp do rynku unijnego, w tym również rynku polskiego, jest ograniczony i bardzo ściśle limitowany właściwie tylko do bardzo wczesnych ziemniaków uprawianych w północnej Afryce. Natomiast jeżeli chodzi o negatywne aspekty tych regulacji fitosanitarnych, no to przede wszystkim one wynikają z faktu, że w Polsce występuje jedna z chorób, która jest nazywana bakteriozą pierścieniową. W momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, poziom porażenia plantacji tą chorobą był tak wysoki, że wprowadzono wówczas bardzo ostre restrykcje w dostępie polskich ziemniaków. One polegały na tym, że całe gospodarstwo powinno być pod ścisłym nadzorem. Każda partia ziemniaków podlegała badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii CMS. Poza tym był obowiązek plombowania każdego tira, który wyjeżdżał z Polski do innych państw unijnych, i w końcu każda taka przesyłka musiała posiadać zaświadczenie Piorinu o tym, że jest wolna od występowania chorób kwarantannowych. Chcę powiedzieć, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa przy wsparciu inspekcji w ostatnich dwóch latach podjęło bardzo skuteczne starania o zmianę tych przepisów. Rozmowa pana ministra Jurgiela z komisarzem do spraw zdrowia, panem Andrew Kajtisem, doprowadziła do tego, że uzyskaliśmy kilka istotnych ułatwień, czyli przede wszystkim zmniejszenie o połowę liczby pobieranych prób do badań laboratoryjnych, a to oznacza o połowę niższe koszty dla plantatorów i eksporterów ziemniaków. Druga rzecz to jest to, że już nie ma obowiązku plombowania każdej przesyłki, co jest no, ułatwieniem organizacyjnym zarówno dla naszych inspektorów, jak też dla podmiotów, które przygotowują wysyłkę ziemniaków. I trzecie, najistotniejsze rozwiązanie to jest możliwość uznania miejsc produkcji wolnych od występowania bakteriozy. I tutaj upatruję największej szansy dla naszych eksporterów, dla naszych przedsiębiorców, dlatego że uznanie miejsca produkcji za wolne od bakteriozy właściwie zdejmuje większość tych uciążliwych wymagań związanych z badaniami każdej partii. Wystarczy tylko monitoring, który potwierdzi utrzymywanie statusu tego miejsca wolnego od chorób kwarantannowych. Nasi producenci, nasze firmy potrafiły dosyć dobrze wykorzystać niszę, która się pojawiła w 2016-2017 roku na rynku państw Europy Zachodniej. Wówczas po raz pierwszy wywieźliśmy prawie 60 tysięcy ton polskich świeżych ziemniaków. To była ilość w ogóle nieporównywalna z tym, co się działo dotychczas, bo wcześniej te wielkości rocznie nie przekraczały 1000 ton i nagle no, wykorzystaliśmy szansę, jaką stworzył nam rynek. Pan minister mówił, że niestety w tym sezonie, w tym roku mamy sytuację diametralnie inną, znacznie gorszą. No stąd właśnie oczekiwanie rolników na to, żeby ministerstwo, żeby administracja podjęła skuteczne działania. Ja chcę powiedzieć, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na polecenie pana ministra wzmocniła kontrolę.
Jeżeli chodzi o nasze uprawnienia i możliwości, to w imporcie z państw trzecich kontrolujemy 100% przesyłek ziemniaków. Przy czym trzeba też zaznaczyć, że w przypadku importu z Afryki to regułą jest, że ziemniaki są przywożone do portu w Neapolu i stamtąd są transportowane samochodami do pozostałych krajów europejskich, więc kontrola fitosanitarna odbywa się w pierwszym punkcie wejścia, czyli w porcie w Neapolu.